Siemaneczko, jestem Pepetem Games. Witam Was na moim gospodarstwie. Co robimy? O koledzy, było to potalerzowane, ma to było dane, wszystko. Ale to w zasadzie to robimy. Robimy jedną akcję, która po części jest spowodowana, zaproponowana przez mojego byłego szefa, mojego dobrego znajomego. Czyli głęboszujemy. Pożyczymy od niego głębosz. I sprawdzamy, jak to będzie wyglądało. No powiem tak, robotę głębosz już możecie kojarzyć, bo to była akcja już innego, kiedy się byliśmy. I tak sobie z tym, tak właśnie rozmawialiśmy sobie na uboczu, tak to powiem. I tak mówił właśnie, że może być przegłęboszowe to pola. Nigdy nie głęboszowałeś, sprawdź, jak to wygląda. Ale my teraz nie chcę kupować głębosza. Mówi, po co nie kupiło, jak ja mam głębosza. Więc tak sobie od słowa do słowa wziąłem. Sprawdzimy, co z tego będzie. Nie wiem, jak to wygląda, bo to jest potalerzowane, było wapno talerzowane, teraz jest głęboszowane. Nie wiem. Pod wapnon może sam to taka fajna uprawka, nawet fajnie wychodzi. Powiem wam szczerze, nawet ładnie to wychodzi. Jest to wspaniale ładnie wyrównane. Jest, no. Nogi napadają się, więc chyba nie jest tak źle. Jednak ta chyba ziemia jest dobrze w miarę przymieszana. Tutaj jeszcze będzie szedł popląd, to wiadomo, że tutaj na razie to nie jest najważniejsza rzecz. Więc ktoś powie, po co teraz robiliśmy głęboszowanie, skoro będziesz na wiosnę jeszcze coś robił. Chcę to sprawdzić. Trzeba po prostu moje maszyny, które aktualnie posiadam. Będą miały trochę lżej, tak? Ciągniki jak Case Pubu czy inna maszyna będzie miała trochę lżej tutaj w tym, czy nie? Jestem ciekawy. Dlatego to jest sprawdzane. Sprawdziłem na razie, wiecie, no, nic na razie nie mogę zbytnio powiedzieć, bo no, nie oszukujmy się, jeszcze zbyt dużo na tym nie zrobiłem, tak? To jest dopiero pierwszy przejazd, bo tylko to jedno pole robimy głęboszem. Tak, dla zasady, dla sprawdzenia, jak to będzie wyglądało. Krzew miał akurat 200, chyba 15 koni, bo na rzecz John Dillata jest 205 koni, 10 koni mniej, ale jakoś tam daje radę. Wiadomo, on chyba dechał 12 na tym głęboszu. To jest głębosz 3 metrowy, chyba agroliftu, nie wiem, czy to jest to. Rolmako, przepraszam. Właśnie głębosz. No i sprawdzamy, tak. Jeśli się wszystko sprawdzi, to może bym dokupimy taki sam zestaw. No bo chciałbym, jeśli by się wszystko udało, sprawdziłoby się to, to jak najbardziej głębosz mówię na gospodarstwie też zawita, czy prędzej, czy później. No teraz miałem zaklepać tego głębosza, znaczy miałem zaklepanego głębosza teoretycznie do zakupu, ale powiem szczerze, no gościu jeden był szybszy i po prostu go kupił przede mną. Niestety, no nie wyszło to. Może to na plus, bo po co w sumie kupować maszyny, które jeszcze nie sprawdzaliśmy, nie testowaliśmy takich rzeczy. Więc po co to mam sprawdzać? Raczej mam możliwość sprawdzenia, to lepiej to sprawdzić niż kupować, wydawać 25-30 tysięcy teraz na takie maszynki. No ogólnie John Deere, no czuję to, nie ma co się oszukiwać. Czekajcie, ja tylko chciałem zobaczyć jedną rzecz, bo chyba mam przy cicho głośne dźwięki. Czy to nie to było? Ja sobie kurwa człowieku znajdzie są głośne dźwięki. O. I powiem szczerze, no on czuje. Tutaj mnie nie czuje ten John Deere. I jeszcze wracałem, bo nie powiedziałem najważniejsze, skąd pieniążki. Spytałem. Oczywiście soje. Sprzedałem sobie soje 73 z malutkim hakiem. Mi to wyszło. Więc miałem 150 tysięcy z drobnym właśnie z hakiem. Tam chyba 151. Więc gdzie są pieniążki? No jak to bywa w sezonie, no, trzeba było kupić paliwo. No, 2,5 tysiąca litrów paliwa, no po 6 zł. To sama kalkulacja, proszę Państwa, no wychodzi, no niestety 15 tysięcy za paliwo, więc chciał czy nie, no, trzeba było kupić paliwo, tak? A wiem, że jeszcze tego paliwa trzeba będzie dokupić na październik i no tak myślę, że jeszcze z piątka będzie trzeba kupić. Ja się zastanawiam się, pytanie do Was,
bo ja mam akurat 2500 zbiornik, taki na opałówce, paliwo opałowe. Właśnie tak kupiłem wtedy za 1000 chyba złotych bodajże. No i możecie mi napisać, czy dokupić taki zbiornik, jeszcze jeden, i miałeś dwa zbiorniki po 2500, czy może już kupić swimera 5000 i by było z głowy, tak? Homologacja, jak tam się nazywa dokładnie, tutaj było, wszystko pod tym względem. To nie są dużo koszty, tam nie wiem, 2500-5000, tam nie wiem, może 12000 by to kosztowało, a pewno komfort lepszy. Wiesz, nie narzekam. Nie narzekam na ten zbiorniczek, który posiadam, ale jednak fajnie by było może coś dokupić, bo jednak w tym momencie jest wrzesień. Ja jeszcze zaraz to praktycznie wypalę i będę musiał znowu dokupywać paliwa. Więc to jest kuźwa abstrakcja. No, znaczy abstrakcja, no jakby to powiedzieć. No to oczywistą w zasadzie, nie kurwa abstrakcyjną. No ja trochę bredzę teraz. Jest to rzeczą wiadomo, tak, że jednak kierowniki są, tu palą paliwo, no i to trzeba kurwa tankować. No z powietrza to kurwa powietrza, paliwa nie weźmie. Iśmy na do roboty. Znaczy tu AdBlue trzeba je kupić. Tam akurat do AdBlue to tam niekome ilości będą, no, chyba wychodzi na dwa zbiorniki, wychodzi chyba zbiornik bądź 3/4 zbiornika chyba AdBlue. Więc to też może chyba coś postawić na Adblu, żeby też będą przywozili trochę większej ilości. Na domo, Klas czy John Deere chodzą tylko w sezonie. No ale jednak ten sezon jest dość długi, a więc trzeba pomyśleć nad tym AdBlu, żeby po prostu go zaczęli przywozić też może ilości. Mimo przeciwności. O którym się to jeździ. I też się właśnie zastanawiam, czy po prostu też nie kupić tego zbiornika może na AdBlue. Ale przede wszystkim muszę mieć zbiornik większy chyba na paliwo, bo albo drugi taki sam. Możecie napisać w komentarzach. Na chwilę jest 134 000, powtórzę się, ale mamy praktycznie 134 000 na koncie. Jest na razie to nieruszane, bo są troszeczkę inne plany co tych pieniędzy na moim gospodarstwie. A nawet mógłbym to zrealizować w tym momencie. Bo jeśli pamiętacie, ja jeszcze mam kredyt o Włochy właśnie, który już mogę w końcu nadpłacić. Jeszcze mamy także tutaj kredyt z... nawet nie wiem z czego. O, ważne. Ale z tej obory. I mamy jeszcze 266 000. I szczerze, chciałbym stówkę spłacić z tego kredytu. Więc tak, jak się pamiętam, to jest tak. 100 stówki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wypisam? Chyba dobrze. Czy źle? I zostaje nam 166 000 właśnie wpłaty. Potrzeba to robić, bo chciałem ten kredyt, chociaż tam sobie, znaczy tą gospodarstwo tak wyciągnąć, żeby po prostu już tych kredytów nie brać, bo tych kredytów mam tyle, że to szok. Tam mogę spłacić ten kredyt 74 000, tak? Możemy lepiej mieszać na tym, ale słuchajcie, ja będę chciał, będę dążył w tym momencie do całkowitej spłaty aktualnych kredytów do wiosny. Na wiosnę mam pewno spłacić wszystkie to kredyty, które aktualnie mamy. No bo tak naprawdę myślę, że z mleka już teraz będziemy troszeczkę więcej pieniędzy zabrać, bo jednak są trzy obory, które produkują mleko, tak to można powiedzieć. Wiadomo, że i 30 000 teraz będziemy blisko płacić za pracowników, więc ale myślę, że amortyzacja z jednej obory będzie amortyzowała mi pensję pracowników, więc teoretycznie dwóch obory powinno mi zabrać na czysto znowu. Więc taka to jest kalkulacja. Może na zero wyjdziemy? Może dołożymy, no ale jednak potrzeba takie rzeczy robić. Trzeba to kombinować. Tak, to jest właśnie zamysł w tym gospodarstwie. Czekajcie, bo coś mi tu nie pasi. Czy mam dobrze ustawiony? Przepraszam, musiałem popchnąć do mikrofonu, bo to już wpływa na mnie tu. Nie wiem, albo coś chyba się dzieje z tym mikrofonem. On się przestawił całkowicie teraz, a nie wiem, jakoś teraz głośno się zdaje. Więc przepraszam bardzo, że to przyjęcie do mikrofonu, ale musiałem odpalić. Powiem tak, Głębosz, na razie, na ten moment oczywiście, bo mamy go tak, nie powiedziałem w zasadzie, mamy go opuszczonego praktycznie chyba na maksa. Może mówię?
Czasami minimalnie. Mam na taką, nie wiem, to jest na 5.30. Wtedy się nie mogłem go puścić głębiej, tylko się boję, że on się trochę tutaj zbawi. Więc nie, wiecie, tak jak mi to mniej więcej szef ustawił, tak sobie go obsługuję. No nie wiem, podobno na 36 cm on podobno uprawia. Mógłbym to trochę bardziej może wyciągnąć, ale patrzcie. Ja mam wrażenie, że on chyba teraz w tym momencie jest chyba płyciej wsadzony. Jak widzicie? Może nie widzicie, więc wam pokażę. Patrzcie, teraz jak jest, to jest wypłucony. I możemy sobie jechać na wypłuconym, tak? A tak jest teraz trochę na głębszym. Jeszcze coś tu można było kombinować z ustawieniami. Ale że to nie jest mój, to też tych nie będę tak robił. Tak mniej więcej na 36, nie wiem, tym przewajem powinno wyglądać. Niby na 36, no mi fizycznie wychodzi jakieś 40 centów. Może starszy tego głębszowania, dlatego tego tych koni może tego wystarcza. Głębosza, nie wiem, no, po prostu trzeba potestować wszystko, żeby to miało jakieś przełożenie, to lepiej wyglądało. Na razie nie chcę go gotować na tych 50 centach. Po pierwsze, to nie jest mój głębosz, więc wolę nie ryzykować. Tutaj będzie o nich zależne, bo tak naprawdę tego głębosza to podejrzewam gdzieś w granicach 240, to taka optymalna moc była, żeby tego głębosza używać. Na pewno pod względem maszynowym, jak wspomniałem, będzie ładowarka w tym gospodarstwie, jak wspomniałem w poprzednim odcinku, ale to wspomnę spokojnie. Na pewno w zimę mniej więcej będę taki okres, żebym właśnie chciał kupić to jeszcze ładowarkę i prawdopodobnie ciągnik na wiosnę, bo jeszcze będę sprzedałem, ja muszę kupić jakiś ciągnik. Tylko się właśnie to zastanawiam, też podanie do was, czy ten ciągnik aktualnie, ten John Deere posiada 205 koni. I pytanie do was. Czy cofnąć się troszeczkę z mocą, kupić jakiegoś John Deere'a czy cokolwiek innego mocowo, nie wiem, 170 koni, 180 koni, między przedziałem klasa a właśnie tego John Deere'a, czy może już w końcu iść coś jeszcze mocniejszego? Iść takie, nie wiem, 220, myślę właśnie, że muszę zdać, że jest trochę przemawiać, takie 240, 260 koni, bo chciałbym kupić coś konkretnego, tylko właśnie nie wiem, znaczy coś nowszego przede wszystkim. Tylko pytanie do was, czy jest sens podnosić już tą liczbę koni na moim gospodarstwie, bo ja się to ma, też na gospodarka jeszcze nie wygląda jak powinna, ale zastanawiam się, bo liczę na jakieś 145 koni na razie kupić, bo nie ukrywam coś takiego, bo chciałem kupić z tyłem ciągnik, a później właśnie kupić taki kurwa kolos, taki właśnie powyżej 200 koni. To właśnie do was pytanie, czy to by miało jakieś fajne przełożenie, bo już powyżej 200 koni to już musimy kupić parę maszyn, musimy kupić ciągnik, to jest po pierwsze, jak wspomniałem, wiadomo, ciągnik, do tego jakieś maszyny takie w test, żeby po prostu jakoś miało już co robić, tak? Na razie tak jak John Deere to ma teoretycznie co robić, bo ma bezorkowca, w tym klas troszeczkę miał problem, no jednak John Deere już ma ten moc zapasu, no tam chyba 79-81% ma zużycia chyba mocy, jak pamiętam, przy właśnie tej robocie, bo to mniej więcej się też pokazuje wszystko, jak tu właśnie ustawiamy w komputerku, no i tam mamy 80,87, prędkość 91. Czekajcie, ja sobie chcę zobaczyć, o kurwa, nie to chciałem pisać. No sobie zobaczymy, bo jak ja bym sobie tak, prawda, tak. Patrzcie, 80. 180, nie, tu nie ma przyglenia. 10 litrów na spalanie. No tak zbytnio to dużo nie jest. Dlatego nie zwróciłem uwagi. Czekajcie. Temperatura 10 stopni. Kilometry na godzinę, elity spalanie 7105 godzin, nie wiem, ale to jakoś tak trochę uszkuje. O kurwa, to pokazuje. No nie zwróćcie uwagi, chciałem zobaczyć tylko to. Myślałem, że będzie pokazywać to, ale mniej więcej pokazywało mi na 80-51% było maksymalne obciążenie, więc praktycznie ma zapas na tej
mojej ziemi. Mocowo. Wiadomo, on już mógłby takie 3,5-4 metry pociągnąć. Tego bezokowca. Ale dopóki nie ma jakiegoś większego ciągnika bądź między pojazd pośredniego, to nie mam co ryzykować kupować 4-metrowego, bo wtedy to już ten to się zesta. Krótko mówiąc. Tej robocie. Więc. Tak mnie spina, bo tak. Plany są. W końcu ogarnąłem jeszcze jedną rzecz. Ogarnąłem w końcu jedną rzecz, która mnie kurzała. Mianowicie chodzi mi, proszę Państwa, o... Czekajcie, może przecież, bo kurwa widzę, że takie dędzie młody mam kurwa do żony. Nie wiem czemu, jest takie kurwa z tak. Co ogarnąłem? W końcu rozlewanie gnojowicy, odrzucanie obornika i zarówno wysiew jest w miarę fajny. Dużo tego idzie. W końcu. Udało mi się. Młody poszukałem, przeszukałem tych modów, co tam dolega, co jakie te mody tam bolało. Tam go save'a i już mam spokój. Więc tak mogę sobie normalnie beczkę rozlewać gnojomice, obornika mogę dodawać dużo i będzie luksusowo. No i teraz jeszcze nie wspomniałem, bo już jęczmień zasiałem. Jęczmień zasiałem przy gospodarstwie. Te dwa kawałki. Wyszło mi 1680 1700 kg jęczmienia. Więc jest tak optymalnie. O. Wysiew po granicach 100 kg, więc jakby tak przeliczał, to sporo, to nie byłby chodzić na sekretar. Jest to jest możliwe, bo jeśli cały land kosztuje, znaczy przepraszam land, cała tutaj powierzchnia właśnie użytkowa, czy on pokazuje, użytkowa, co ja pierdolę, gospodarstwa powierzchnia tutaj ma, a niech tylko ładuje się. No, dawaj, śmielej. Ma 5,34, ma 5,39, więc ma ponad 20 hektarów, 20, blisko 22 hektary ziemi. Więc tutaj niech gdyby nawet odeszło mi na to wszystko, czyli do budowania na to wszystko by odeszło z dwójka do 20 hektarów. Więc mam 20 plus minus, tutaj jest ile? Nie, tu na tego nie liczyłem, bo to jest dokupowane. Więc koło 19 hektarów, no to tak 1700 kg. Nawet nie stała spotka chyba wychodziła. Więc no, wstaje mi się, że będzie dobrze. No i oczywiście 1700 teraz po 6000 za tonę, czyli wychodzi mi dwójka, to by było 12, czyli w jakichś granicach 10700, bodajże 10400. Zatem, bo jeszcze nie wiem, faktor dopiero przyjdzie później, bo jeszcze przyjdzie pszenica do zasiewu, bo jeszcze pszenica to będzie ostatnią poprawą, która będzie siana chyba ogólnie na zimę. Żyto, jęczmień i pszenica chyba to jest właśnie uprawa, która będzie na zimę zasiana. Reszta prawdopodobnie już będzie na wiosnę, no bo jednak kukurydza trzeba mieć nie zasiać. Słonecznik, którego też jeszcze nie wiem, kiedy będziemy kosić, bo nawet nie wiem, kiedy są terminy zbioru słonecznika. Tak naprawdę. Więc tutaj będzie dość ciekawie, bo tego jeszcze nie sprawdzałem. A słonecznik trzeba zapalić. Będzie, no nie myślę, ja też trzeba zobaczyć, kiedy co jak kurwa kosimy, bo ja nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Październik, listopad, słonecznik, kukurydza tak samo, więc podobnie. A pszenica, rzepak, tutaj to, no to. Tutaj żyto, pszenżyto, pszenica, znaczy nie będę się w tym roku, tylko same żyto. Tutaj zasiane jest na dzierżawy. Po PKR-ach właśnie, tam SKR-ach, kurwa nie pamiętam co tam było. Więc tam tylko jest żyto, więcej pszenica się w tym roku nie sieje. Tutaj będzie owiec, to kukurydzy będzie prawdopodobnie także owiec. A gdzieś tam indziej będziemy tak sobie manewrować, jeszcze na pewno gdzieś dokupimy parę kul, bo na pewno tam nie wierzę, że nie dokupimy. Chociaż też nie chciałbym szaleć, bo tak naprawdę teraz się kurwa szalałem z tymi zakupami tych pól, tego wszystkiego. A wiecie, no wszystko fajnie, niby maszyny są, ale ta robota zbytnie nie ubywa. Pługiem jeszcze na razie szybko idzie, siać jeszcze w miarę idzie. Co najbardziej szczerze mi teraz boli, czego najdłużej mi schodzi czasowo, schodzą mi sianokosy. Schodzą mi sianokosy. Ponieważ przetrząsaka jest mała, zgrabiarka jest mała,
Liczyłem, że teraz kupię przeciążarkę z gabiarkę. Nie, no wiecie, mówię, mam pieniądze, ale jednak wolę płacić i dobrze to robię. Mam teraz również okres kredytowania, mam to z bani. Prawdę mówiąc. Więc mnie to bardziej cieszy to, ten fakt, że mogę sobie takie coś zrobić. Mieć to po prostu z głowy. A co jeszcze mógłbym powiedzieć? Zgrabiaka na pewno się pojawi. Jak nie w tym roku, to w przyszłym roku na pewno przyciążaka to samo. I prawdopodobnie wszystko wleci, cały to powiedzmy kompleksowe się na posy, czyli osiarki, zgrabiaka, przyciążaka wleci. Prawdopodobnie cały komplet na wiosnę. Z tego względu, że te moje kosiarki, nie powiem, są dobre, nawet bardzo dobre za te pieniądze, które daliśmy, ale potrzeba rozwoju. Potrzeba rozwoju, trzeba tego wszystkiego. No i tej, przede wszystkim tej szybkości. Trzeba tej szybkości, żeby po prostu to jakoś robić. Mówię, te cięcie to jeszcze pół bzidy, ale mówię, to jest zgrabianie i przyciążanie. To jest największy mankament tego wszystkiego. No, kupowałem zgrabiarkę jedną gwiazdową, tylko fajnie, jeśli ma się z kimś kurwa co robić. Z kimś robić. Jak się robi samemu, na tym gospodarstwie, bo ja ogólnie w polach praktycznie wszystko sam robię, to tego nie mam. Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby po prostu mandować ten czas. A ten czas jest cenny tutaj, jakby nie było. Przy takiej hodowli, nawet przy zatrudnieniu pracowników, jak to się mówi, oborowych, tak zwanych, to i tak trzeba przypilnować, bo to różnie. Trzeba pilnować bydła, trzeba przypilnować, jak to wygląda w sensie krów, czy trzeba zacielić, czy trzeba pójść, trzeba zacielić, czy trzeba wycielić, czy coś się nie dzieje, czy tam nie ma jakiejś tutaj napalenia płuc, różne to bywa, czy dobrze się zdajają. Trzeba wszystko sprawdzić, no to nie ma tak, żeby się jemu na jebo pies to zrobić, cześć, więc trzeba to powoli jakoś to ogarniać. Wiecie, no praktycznie ma to mi pomysł, bo jeszcze kobieta jest. No ale kobieta sama robi tak samo. Powiedziałem, jeśli masz robić, umie. To ja wolę, żebyś ty poszła za 4 tysięcy, 6 tysięcy, czy ileś tysięcy poszła robić, niż masz siedzieć po pracy, bo to jest tylko robota dla jednej osoby. Ja jestem tego zdania. Po co siedzieć dwóch na jednej gospodarce i patrzeć się, jeśli coś mi się powinęło i co? Jedna osoba ma robotę, druga nie ma. Jeśli jakoś sobie później poradzi, tak? Wiadomo, teraz patrzę na te przełożenie teraz na tej gospodarki, którą aktualnie posiadam. No wiadomo, to jest bez problemu wyżywić się, wyżywić całą rodzinę i to wszystko. Ale wiadomo, po co męczyć kobietę tutaj w budynkach, jeśli może po prostu sobie iść do roboty zrobić, nie wiem, tak wspomniałem, te 4, 6 czy ileś tysięcy. No nie będę mówił, że dokładnie kobieta zarabia, bo też się budżet praktycznie gdzieś gospodarczy wlicza. Więc tutaj mam takie właśnie ograniczenie i w życiu realnym i tak samo i tutaj. Więc niech kobieta idzie do roboty i niech robi na swoje utrzymanie, nawet na zabawkę dla dzieciaków, jak to się mówi, ale niech idzie i niech robi. I później nie było, że nie ma swoich pieniędzy, to trochę będzie kijowo. To się jakoś tam porobi. Ogólnie zajebista robota. Przede wszystkim. No jest dobrze. Niech robi kobieta idzie, niech robi, ja wolę sobie to zrobić tam. Później tych pracowników teoretycznie jest to głupotą, jak to się mówi, bo ty zatrudnisz pracownika, a kobieta będzie pracowała za szóstkę, żeby nawet. No ale to nie trzy. Kobieta będzie jedna. No widzicie, zbanować sobie życie, zdrowie i to dalej tak samo, a czy może życie przesadziłem? Nie to chciałem powiedzieć, tylko chciałem powiedzieć, że zdrowie zbanować też to też nie jest sztuka. Wiadomo, to jest tak fajnie pęży, bo tak mamy tutaj i mamy kogoś naszą sztak, mamy tutaj porobione tam maszynowo, wyciągamy ten obojeń, nie to tam wiadomo. Jeden obojeń się wyciągnie ręcznie i to też pasuje, tak? Ale no tutaj trzeba mieć ograniczenie. Życie roboty takiej a takiej, no to nie ma sensu innego. Powiem tak. Robota fajna. Czekajcie, teraz ja musiałem sobie zrobić tak. Ja musiałem naprawdę przestawić GPS, albo nawet tak pojedziemy trudno. Nawet trochę sobie tego rowka przyłapiemy. O.
jakoś tam to robota naprawdę idzie. No podoba mi się. Czy pogadać się, może będzie się wyszpytać. No bo słyszałem, że ma w planach, co mówił do mnie, nakupić 320 koni bodajże Magnuma. To już jest pływa klos. Magnuma i chyba właśnie Gwęborza i bazorkowca chyba 4,5 metra czy coś takiego. Więc tego może być, być może tego będzie sprzedawał. Więc ja bym się może jej przytulił tego stabu. Nie powiem, że nie. Jest to fajna maszynka. Wiadomo, to jeszcze jest taka fazie testów dla mnie. Sprawdzania. No ale na razie robi naprawdę dla mnie fajne pierwsze wrażenie. Chociaż drugie w zasadzie wrażenie. Ale wiecie, tam się robiło u szefa. Tak była ta maszyna ustawiona, tak samo jest teoretycznie tutaj. Ale tam człowiek nie miał. Jak to powiedzieć? Miałeś sobie i chuj. O, tak to można powiedzieć kolokwialnie. Tutaj jednak patrzysz po swoje uprawy, tak? Po tą swoją robotę, którą tu robisz. Więc to trzeba tak patrzeć racjonalnie. No i powiem, że to na razie te głęboszowanie. Fajnie wychodzi. Kwestia tego, czy to zadziała. Bo tu też jest druga opcja. Na domu. Bo fajnie pogłęboszować. Wydać no, trochę paliwa spalić. I to wszystko. Ale... Czy to będzie efekt? Pod to wszystko. No mi się to tak prawdę mówiąc, chyba że teraz pan mi teraz mógł wpaść po tym głęboszu i po prostu już popnąć sobie osiąść na to. Przywałować i nie chcę to osiąść. To jest zajebista sprawa. No tam te łapy jest tych łap 2, 4, 7 życie. 7 łap i fajnie ten wał robi robotę. Naprawdę. Robota jest fajna tym wałem. Fajnie te grudy rozbija. Może tam nie jest taka tutaj mocno zwinięta ziemia, ale jednak tam gdzie nie się może podutapi i widać to. Jednak te głęboszowania, a może raczej brak tego głęboszowania tej ziemi. Widać, że te podłoże jest tam co nieco takie kamieniste wyrzuca gdzie nie gdzie. Ale zobaczymy, jeśli to się sprawdzi, ja poszukam, albo będę chciał odkupić tego głęboża. Jeśli będziesz faktycznie kupić tego Magnuma, bo wiem, że na zimę będzie szukał Magnuma na gospodarstwo dla siebie. Więc ja bym chciał się zachęcić. A czy to będzie miało więcej nogi, tego kurwa nie wiem. Znaczy, to nie ma więcej nogi. Kurwa, naprawdę bledzę dzisiaj. Czy będzie chętny na taką sprzedaż, tak? No, ale zdaje mi się, że tutaj musi być moim zdaniem skromnym te 240 koni na tę czwórkę, na tą trójkę tego głębosza musi być już te 240 koni, bo te 7530 ten John Deere to nie jednak ma co robić. Ma co robić. Naprawdę. Więc co? W dzisiejszym odcinku był na tyle. Jeśli taki odcinek by się spodobał, to zostawcie komentarz, linki za oglądanie i trzymajcie się z mojego odcinka. Na razie, cześć.